No i mamy nowy termostat zamontowany. Zdjąłem sobie pompę vacu, bo to tylko trzy śruby, a uszczelka to groszowe sprawy, więc żeby mieć tutaj dostęp, pogląd na wszystko, zaraz zalejemy układ, sprawdzimy czy nie cieknie. Jeśli jesteście ciekawi, to ten uchwyt też przykręciłem. A ze starego termostatu, gdzie nam ciekło, a już Wam pokazuję, dwa miejsca wycieku, tutaj ten kruciec połączenia i tak jak wcześniej wspominałem, tutaj dookoła. Na pewno nie jest to markowy termostat, czyli jakaś tania podróbka. Jakiś taki symbol nie kojarzę, nie wiem, ale też wszystkiego nie muszę wiedzieć. No co tam, nie będziemy się doktoryzować. Jest to jest, zepsute i tyle, wymieniamy. Pytacie się, czy tam Hyundai i30, czy jeden z Was tam zadał, czy i35 to solidne auto. Słuchajcie, no tam co ja będę się za eksperta jakoś tam wymądrzał, jak nie bardzo mam styczność, nie jeżdżę tymi autami na co dzień. Znam tylko to z opowieści moich klientów, czy ludzi, którzy to użytkują. Czy to są opinie obiektywne? Ciężko powiedzieć. Wiadomo, każda sroka swój ogonek chwali. Natomiast wszystko to, co zaobserwowałem przy tych samochodach na przykładzie aut, które tutaj przyjeżdżają do mnie, to na przykład Hyundai i30, tam jednostka chyba bodajże jest 1.6 czy 1.7, poprawcie jeśli się mylę, ale jakoś tak, 1.6 chyba bodajże na początku były, 1.6 CRDI. Silniki bardzo trwałe, nic się tam z tym nie dzieje, no rozrząd jak rozrząd w tych autach, niby na łańcuchu, ale trzeba uważać. Coś tam może się wyciągnąć wcześniej niż byśmy się spodziewali, no ale niestety taki urok tych nowych silników, ale tak ogólnie naprawdę mam klientów, którzy sporo tym jeżdżą, a robią auta tylko u mnie i na ogół to są wymiany filtrów, olejów, jakichś tam powiedzmy łączników, drążków, stabilizatorów, takich popierdółek, natomiast nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym tutaj grzebał głęboko w silniku, czy coś tam szukał jakichś poważnych usterek. Oczywiście zdarzają się wpadki takie jak na przykład elektryczne wspomaganie, czy tam kolumna kierownicza, coś tam niedopracowane jest. Takie tematy już były. Hyundai i35, ten akurat, którego tam miałem na podnośniku, on już jest zrobiony, nie ma go tutaj. To jest auto akurat kupione od pierwszego właściciela z przebiegiem niecałe 100 tysięcy kilometrów. Więc auto, no jak na nasze warunki, tak mówi się, że to jest nowy samochód. Też myślę, że na pewno pojeździ jeszcze jakiś czas. No oczywiście ile, czy jakie tam wyjdą naprawy, to wszystko się okaże. Natomiast podstawą kupna każdego auta, wszystko jedno, czy to Mercedes, czy Kia, czy innego, to wszystko jest stan wyjściowy. Jeśli kupimy Parcha, to będzie Parch. I nic więcej, bez względu na znaczek, który znajduje się na masce. Koniec, kropka. Patrzcie się, co to za pacjent się pojawił. Niektórym się to kojarzy. Nieważne, z czym się kojarzy. Słuchajcie, my mamy problem taki, że świeci nam się kontrolka ładowania, a dodatkowo auto świruje z obrotami. O, widzicie. A ja myślę, że to jest wszystko kwestia tego, że ma mało prądu. Auto już ledwie odpaliło. Gdybyśmy teraz zmierzyli sobie ładowanie na sterowniku, zasilanie sterownika, to pewnie tam jest gdzieś może 8-9 V. No więc nic dziwnego, że będzie głupiało. Najpierw musimy przywrócić ładowanie i wtedy pewnie wszystko wróci do normy. No i mamy alternator wyciągnięty. Troszkę trzeba było się tam pogimnastykować, ale ogólnie nie jest źle. No i taki typowy, patrzcie się, standard. Skończyły się szczotki w alternatorze. A pierścień ślizgowy z jednej strony wypiłowany. No i co tu począć z takim czymś? Przy wartości auta, które pojeździ może 2, może 4 miesiące, może rok. No nikt nie chce inwestować, nawet tutaj patrząc się na jakieś regenerowane alternatory, to i tak jest kilkaset złotych. No ze złomu powiedzcie tak, używkę z gwarancją. To Wam powiem, ostatnio w zeszłym roku kupiłem używkę z gwarancją do swojego Poloneza. Auto kupiłem pod Krakowem właśnie z uszkodzonym alternatorem, no i żeby dojechać do domu,
kupiłem alternator tutaj u siebie na szrocie, przywiozłem go na warsztat, że był tam poplombowany, wiecie, żeby nie rozkręcać, no to wrzuciłem sobie go na ten mój stół, który tam widzieliście już kiedyś na tych filmach. Przetestowałem go, wszystko chodziło tak jak trzeba. Zajechałem na miejsce po auto, założyliśmy alternator. Przyjechałem do domu jakieś powiedzmy 100 km i na tyle wystarczył. Skończył się na drugi dzień, w niedzielę rano przy odpaleniu już się kontrolka z powrotem świeciła. No na szczęście to wiecie, tam to się montuje taki alternator do polona za 5 minut i pojechałem na szrot, oddali mi wtedy chyba pieniądze, tak, bo innego nie mieli. Wziąłem alternator jakiś taki kompaktowy właśnie z jakiegoś świata, taki mały, mocniejszy, 110 chyba czy jakoś tak amper i założyłem po prostu po niewielkich tam przeróbkach. Założyłem sobie do poloneza taki mocniejszy. Chodzi od tamtej pory bez problemu. Prądu nie brakuje, nawet jak tam, wiecie, dwa wentylatory, chłodnicy, coś jeszcze się tam włączy, to nie ma tak, że jest deficyt. No a tutaj, no kurczę, no można na szrot oczywiście podjechać, kupić. Na ile to starczy? No, klient raczej nie chce jechać na szrot. Pozostawia to mi. Więc jak się coś spieprzy, czy to zrobię, czy kupię na szrocie, to i tak to będzie na mnie, więc wolę to chyba naprawić. Przynajmniej będę miał pewność, że się szczotki jutro, albo pojutrze, albo za dwa tygodnie nie skończą.